Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku cyklu Przysłowie. Dziś moim i Państwa gościem będzie dr Łukasz Kamiński, były wieloletni prezes Instytutu Pamięci Narodowej i wykładowca w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry Panie doktorze. Dzień dobry. 53 lata temu wybuchł marzec 68 roku. Zaczęła się silna nagonka antysemicka. Ludzie ponownie zaczęli obawiać się wojny. Co wcześniej zapowiadało ten marzec? Czy był to wybuch, jak wcześniej powiedziałam, czy raczej składało się na ten marzec 68 roku więcej istotnych wydarzeń? Marzec 68 jest chyba takim trochę najtrudniejszym do przedstawienia, do interpretacji z tak zwanych polskich miesięcy, z którymi kojarzymy zwłaszcza okres powojenny, okres systemu komunistycznego. Jest to związane z tym, że w samym marcu, jak również w jego genezie, splotło się jakby równolegle kilka czynników i mamy tutaj do czynienia zarówno ze starciem pomiędzy władzą a inteligencją i przede wszystkim studentami i ten proces narasta tak naprawdę od początku dekady lat 60. wraz z rozczarowaniem polityką Władysława Gomułki, która wydawało się zaraz po 56 roku będzie szła w kierunku większej liberalizacji. Tymczasem ta liberalizacja była przejściowa i wystarczy wspomnieć chociażby takie wydarzenie jak list 34 z roku 1964, pierwszy taki otwarty protest inteligencji. Można wspomnieć powstanie grupy tak zwanych komandosów na Uniwersytecie Warszawskim, którzy organizowali różnego rodzaju przedsięwzięcia, które nie podobały się władzom. To starcie między studentami, inteligencją, a władzą narasta od jakiegoś czasu. Wspomniała Pani o wątku antysemickim, który również jest jednym z tych wątków marca 68. To z kolei zjawisko kojarzymy z pojawieniem się w ośrodku centralnym władzy grupy tak zwanych partyzantów, skupionej wokół ministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara, którzy, no powiedzmy, tę agendę antysemicką promowali już od kilku lat, a takim punktem zwrotnym, w którym stała się ona, powiedziałbym, publiczna, był wybuch wojny sześciodniowej w czerwcu 1967 roku, w której PRL, podobnie jak inne państwa bloku wschodniego, z wyjątkiem Rumunii, poparły stronę arabską, zerwały stosunki dyplomatyczne z Izraelem i to jest początek antysemickiej kampanii z taką bezpośrednim impulsem, który doprowadził do marca 68 roku, była sprawa Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka, które zostały zawieszone, a de facto zdjęte ze sceny w styczniu 68 roku i to był taki impuls, który skłonił i studentów, i środowisko literatów do protestu. Natomiast no, do tych wątków marcowych, których już mamy kilka, dodałbym jeszcze jeden, to jest niewątpliwie również pewna rywalizacja w aparacie władzy. To też wpływało na te wydarzenia i też powoduje, że są one dość skomplikowane do opisu czy do interpretacji. Tak, i kiedy myślimy o marcu 68, rzeczywiście nakłada się na to wiele warstw i te wszystkie czynniki, geneza jest jakby osadzona bardzo szeroko w kontekście historycznym, nie tylko polskim, ale również światowym. Ale jak myślę sobie o marcu 68, wciąż myślę głównie o Warszawie, może gdzieś tam o Gdańsku. Mniej myśli się o Wrocławiu, o Dolnym Śląsku. A czy my możemy mówić o dolnośląskim marcu 68 roku? Zdecydowanie tak. Wrocław jako ośrodek akademicki był niewątpliwie tutaj bardzo ważnym punktem na mapie wydarzeń marca 68, ale warto pamiętać, że swoją kartę w marcu zapisał Dolny Śląsk jako całość i oczywiście możemy mówić tutaj o pewnych zjawiska, które były mniej lub bardziej charakterystyczne dla całego kraju, jak różnego rodzaju na przykład ulotki, napisy na murach, które się
wówczas pojawiały w bardzo wielu miejscowościach Dolnego Śląska, ale chociażby trzydniowe demonstracje w Legnicy, które rozpoczęły się 15 marca 1968 roku, były już czymś wyjątkowym na, powiedziałbym, skali ogólnopolskiej, bo warto pamiętać, że wówczas Legnica nie była ośrodkiem akademickim, znajdowało się tam tylko studium nauczycielskie, ale jego słuchacze akurat nie byli aktywnymi organizatorami tych protestów. Także Dolny Śląsk tą kartę zapisał i można powiedzieć też, że jakby ostatni akord marca 1968 roku rozegrał się we Wrocławiu. To była demonstracja studentów 1 maja 1968 roku, kiedy oni domagali się między innymi zwolnienia swoich aresztowanych kolegów. Także niewątpliwie Dolny Śląsk, Wrocław powinien być pamiętany jako bardzo ważne miejsce w tej całej panoramie wydarzeń marca 1968. To bardzo się cieszę, że dzisiaj o tym mówimy, że o tym przypominamy, bo mam wrażenie, że mało się o tym wciąż pamięta. Chciałam zapytać jeszcze, co nam zostało po marcu 68 roku? Czy jaki jest w ogóle bilans tych wydarzeń tego miesiąca? Jeśli chodzi o zarówno ten wymiar ogólnopolski, jak i nasz lokalny, dolnośląski, wrocławski, to zapewne trzeba by zacząć od represji, które w skali kraju objęły wiele tysięcy osób, ale miały swoje niestety także odzwierciedlenie na Dolnym Śląsku. No wystarczy wspomnieć, że po bojkocie zajęć na Politechnice relegowano ponad 1500 studentów. To były naprawdę bardzo poważne represje. Kilkaset osób, przede wszystkim we Wrocławiu i w Legnicy, było aresztowanych. Część z nich stanęła później przed sądami, otrzymywała wyroki sięgające 1,5 roku więzienia. Z drugiej strony warto pamiętać, że konsekwencją tej wielkiej kampanii antysemickiej, jaką władze zorganizowały w marcu 68, była masowa emigracja polskich Żydów i w największym stopniu ona objęła Dolny Śląsk. To było ponad 4 tysiące osób, 1/3 wszystkich marcowych emigrantów w skali całego kraju. Warto pamiętać, iż dla polskich uczelni marzec 68, w tym także oczywiście dla uczelni wrocławskich, oznaczał ograniczenie i takich stosunkowo niewielkiej autonomii w warunkach systemu komunistycznego. Wzrost takiego bezpośredniego sterowania uczelniami przez partię komunistyczną. Pojawiają się na polskich uczelniach, także we Wrocławiu, tak zwani marcowi docenci, czyli osoby bez habilitacji, które zajmują stanowiska profesorskie, a ich wyróżnikiem nie jest jakiś dorobek naukowy, tylko po prostu wierność linii partii. Także tych, powiedziałbym, negatywnych konsekwencji marca 68 było bardzo wiele. Też może wspomnę, że dla wielu studentów taką jakby finałem tej całej sprawy było powołanie do wojska na 2 lata i później problemy z powrotem na studia, ale warto pamiętać, że marzec 68, oprócz tych właśnie wszystkich negatywnych konsekwencji, też no, ogromnie fatalnego obrazu Polski poza granicami i niestety nie zawsze poza granicami rozróżniano, co jest działaniem władz, co jest reakcją społeczną, no można powiedzieć, miał jednak też pewne, w pewnym sensie pozytywne konsekwencje. Jeśli popatrzymy na historię Solidarności, w tym także Solidarności na Dolnym Śląsku, to tam znajdziemy bardzo wielu ludzi, dla których ta droga do opozycji, droga do przeciwstawienia się systemowi komunistycznemu zaczyna się właśnie w marcu 68 roku. Czy nie jest trochę tak, że nam się marzec zaczyna powtarzać, że znów ingerencja władz w sztukę, w działalność artystyczną, w naukową jest niezwykle silna, że znowu nasila się cenzura? Ja widzę tutaj naprawdę zbieżność przerażającą. No ja tutaj jednak podjąłbym polemikę, że musimy być bardzo ostrożni z takimi historycznymi analogiami. I oczywiście mamy wiele problemów we współczesnej Polsce, mamy bardzo poważny konflikt polityczny, częściowo też konflikt społeczny, natomiast no nie snułbym tutaj takich bezpośrednich analogii pomiędzy tymi wydarzeniami, bo to po prostu też w jakimś stopniu, myślę, trywializuje to, co wydarzyło się ponad 50 lat temu. Na pewno marzec 68 powinien być dla nas pewną przestrogą, tak? Dla wszystkich, tak. Powiedzmy, a w szczególności
dla władz i warto Marzec 68 mieć w pamięci w bardzo różnych kontekstach, także w tym kontekście, jak łatwo jest wzbudzać nienawiść, tak, bo też no, nie wspomnieliśmy, ale Marzec 68 oprócz też chociażby bardzo wielu przejawów solidarności z protestującymi studentami, no, miał też tą swoją stronę nagonki antyinteligenckiej, nagonki antysemickiej i to powinna być zawsze dla nas przestroga i powinniśmy no, jakby też na naszą współczesną rzeczywistość patrząc, pamiętając o tamtej przeszłości, ale uważam, że nie powinniśmy stawiać znaku równania. To jednak jest zupełnie inna rzeczywistość, mamy teraz zupełnie inne możliwości działania, skala chociażby autonomii uczelni, to jest zupełnie nieporównywalne, tak? Czy sfery kultury. Totalnie nie stawiam znaku równości. Pod władzą państwowym, ale także w dużym stopniu i nawet chyba w większości samorządów. Tak, i nie stawiam tutaj znaku równości, raczej chodziło mi o to, że dostrzegam jakieś analogie. Oczywiście nie porównuję do siebie tych dwóch zupełnie innych okresów historyczno-polityczno-gospodarczo i tak dalej. Zupełnie nie o to mi chodzi, jednak kiedy przypominam sobie słowa Kisielewskiego o dyktaturze ciemniaków, no to jakoś tak zdaje mi się to bliskie i chętnie używałabym tego również w różnych dziś kontekstach. I oczywiście może to jest za mocne, jednak ja widzę tu jakąś drobną analogię. No i też, że tak powiem, korzyścią dzisiejszych czasów jest to, że możemy się ze sobą nie zgadzać i spokojnie rozmawiać i dyskutować. I to jest, jak sądzę, też wartość naszej dzisiejszej rzeczywistości. I to jest też, jak sądzę, no powiedziałbym ten element, który był bardzo ważny dla uczestników Marca 68. Pomiędzy innymi właśnie o to im chodziło, żeby można było wyrażać różne opinie, różne poglądy, spokojnie dyskutować, żeby nie było jednej odgórnie podanej prawdy i też o tym, powiedziałbym, wolnościowym aspekcie Marca 68 na pewno warto pamiętać. I o tę wolność ja również będę walczyła, również tutaj na łamach Nowej Nadziei i cyklu Przysłowie. Także serdecznie panu doktorowi dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było niezwykle ciekawe. Mam nadzieję, że te lokalne, nasze miejscowe konteksty Marca 68 będą coraz silniej wybrzmiewały. Nie mówię, że nie wybrzmiewają, ale żebyśmy sobie o tym przypominali, bo chyba tego potrzebujemy jako dolnoślązaczki i dolnoślązacy. Serdecznie panu doktorowi dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia.